Szanowni Państwo, dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej, chcąc pokazać, że jest przygotowany do konkretnych rozwiązań i konkretnych pomysłów, chciałby przedstawić właśnie taki pomysł dotyczący naszego programu edukacyjnego. Pan przewodniczący Grzegorz Napieralski, bardzo proszę. 1 września to data, która budzi bardzo dużo emocji. Mam nadzieję, że tych bardzo pozytywnych emocji, że po wakacjach wypoczęte dzieci wracają do szkoły, spotykają koleżanki, kolegów, ale też rozpoczynają edukację. Ale przypomnijmy sobie marzec tego roku, kiedy rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u zaproponował, aby od 1 września, czyli od dziś, każdy uczeń miał takie małe urządzenie, takiego notebooka, aby mógł się uczyć i miał być to taki wielki krok do cyfrowego świata. Wielki krok młodego Polaka, młodej Polki do cyfrowego świata. Wiemy dokładnie już dzisiaj, bo możemy zapytać, jesteśmy obok szkoły, zapytać uczniów, czy taki komputer otrzymali. Wiemy, że nie. Że to kolejna pusta obietnica Donalda Tuska, który dba o to, aby były 2% więcej w poparciu społecznym, a nie dba o realne propozycje. Składam dzisiaj bardzo realną propozycję. Realny program, nie pustą obietnicę. Realny program dotyczący przyszłości naszych dzieci. Przyszłość naszych dzieci to również przyszłość Polski. Program, który jest zaplanowany na lata i program przygotowany bardzo konkretnie. Otóż tak wielki program nie może być ogłoszony w marcu i nie może być data 1 września, bo to jest nierealne. Jeżeli chcemy, aby każde dziecko w szkole miało komputer, komputer, który jest zagwarantowany przez państwo i chcemy, żeby służyło edukacji, musi być przygotowany program tak, aby to było realne, tak, aby nauczyciele byli przygotowani, tak, aby ten komputer faktycznie trafił i znalazł się na to pieniądze. Co trzeba zrobić? Jeżeli SLD znajdzie się w rządzie, obiecuję, że w ciągu pierwszych 100 dni zostanie przy ministerstwie powołany specjalny zespół, w którego skład wejdą eksperci od nowych technologii, innowacji, ale również dydaktycy, nauczyciele i najlepsi prawnicy. Co trzeba zrobić? Trzeba zrobić po pierwszych 100 dniach, otóż wynaleźć w szkołach liderów, nauczycieli, którzy już dobrze czują się z nowymi technologiami, świetnie poruszają się po internecie. Są aktywni na Facebooku, na Twitterze, na wielu portalach internetowych. Potrafią korzystać z nowoczesnych osiągnięć. Tych nauczycieli, a to będzie kilkanaście tysięcy osób, trzeba dobrze przygotować. I na to jest rok, aby uzbroić ich w dobry sprzęt, ale przede wszystkim przygotować i wyszkolić. Tak, aby oni później mogli szkolić nauczycieli, pozostałą część nauczycieli. Na takie działania przeznaczamy 2 lata. Czyli pierwszy rok szukamy liderów, drugi rok, aby ta wiedza, ci już właśnie instruktorzy, mogli przygotować kadrę. Liczymy, że w ciągu 2 lat udałoby się przygotować i przeszkolić ponad 80% nauczycieli. To jest realne i to jest możliwe. Aby tak wielki program się udał, tu konieczna jest absolutnie współpraca gminy, szkół i rządu. I taka współpraca będzie monitorowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co ważne, następny krok, który musimy poczynić, to infrastruktura. Pamiętajcie Państwo, że to wszystko będzie możliwe, jeżeli razem będą skoordynowane różne działania. Otóż szkoła musi być przygotowana, aby każde dziecko miało taki komputer. Ta infrastruktura to bardzo ważna rzecz. W tym samym czasie, kiedy szkolimy nauczycieli, musimy przygotować szkołę, aby ta szkoła mogła korzystać z tych komputerów. Co to znaczy? To na przykład gniazdko przy każdej ławce. Wiemy dzisiaj dokładnie, że szkoły nie są przygotowane i przy każdej ławce nie ma gniazdka. Komputer, nawet najnowocześniejszy i najlepszy, dzisiaj z bardzo dobrą baterią może wytrzymać góra 3-4 godziny takiego całego, ciągłego korzystania. W tym czasie trzeba przygotować szkoły. Szkoły, które budujemy od nowa, muszą już mieć dzisiaj w planach zagospodarowania, musi być już dzisiaj zadanie dla tych samorządów, że budowana szkoła musi być przystosowana
czyli musi mieć dostęp do szerokopasmowego internetu, musi mieć gniazdka, musi mieć odpowiednio przygotowane sale. To jest absolutnie możliwe. Kiedy przygotujemy szkołę, kiedy przygotujemy nauczycieli, wchodzi ostatni etap, czyli komputery. To wtedy można zakupić komputery, przygotować całą sieć serwisową. To bardzo ważne. Ważne jest, żeby komputer, który trafi do dziecka, był przygotowany. Aby był to taki komputer, który nie trafi do drugiego obiegu, czyli nikt go nie sprzeda. Musi mieć odpowiednią klawiaturę i odpowiednie oprogramowanie. W czasie tych 3 lat musimy przygotować, i to jest rola ministerstwa, aby były przygotowane specjalne aplikacje i cały program nauczania. Tak, aby nauczyciele, wchodząc już 1 września do szkoły, wiedzieli, czego uczą i na jakim sprzęcie. W tym czasie wyposażamy klasę multimedialnie, budujemy wewnętrzną sieć i doprowadzamy internet. Internet powinien być doprowadzony do każdej szkoły. To musi być szerokopasmowy internet i musi być odpowiednie oprogramowanie. Komputer dla każdego dziecka to lżejszy tornister. Komputer dla każdego dziecka to nowe technologie i nowe wyzwania, ale przede wszystkim krok w przyszłość. Kiedy czytamy Gazetę Prawną, widzimy dokładnie artykuły, które mówią, że inwestycja w nowe technologie, nauka nowoczesności, inwestowanie w nowoczesność to jest przynajmniej 25% udziału w PKB, a na pewno 50% udziału na rynku pracy. To jest wielka szansa dla młodych ludzi i to jest wielka nadzieja na przyszłość. To można zrobić nie jednym hasłem wyborczym, ale dobrym programem przygotowanym na lata. Ja te elementy programu i kolejne etapy przedstawiłem.